Uwielbiam kluby. Ludzi, ruch, ciepło. Wciąż jeszcze słyszę te basy. Niczym bęben w czasie wielkiego polowania. Polowania na ciebie. Ale tu jest cicho i bezpiecznie. Tego właśnie pragniesz, Shepard? Wolę walczyć niż się chować. Tak. Lepiej być panem swojego losu. Nigdy nie rozumiałam fascynacji bezpieczeństwem. Niektórzy dokonują innego wyboru. Niezależność ponad uległość? To chyba nasza cecha wspólna. Porównujesz nas, ale daleko ci do mnie. Taka siła. Potrzebuję tego. Spójrz mi w oczy i powiedz, że mnie chcesz. Że dla mnie jesteś gotów zabić. Że zrobisz wszystko, czego zechcę. Nie jestem ofiarą, na jaką liczyłaś. Ale ty? Kim jesteś? O nie. Wiem, o co tu chodzi. Ta suka znalazła sobie pomocnika. Morinth! Mamo... Nie nazywaj mnie tak! Nie przestanę być twoją córką, nie mam wyboru, mamo. Dokonałaś wyboru dawno temu. Jakiego wyboru? Jestem winna tylko tego, że urodziłam się z darem, który mi przekazał... Dość, Morinth! Jestem genetycznym przeznaczeniem Asari, ale nie są gotowe, by to ujawnić, więc muszę umrzeć. Jesteś plagą, którą trzeba zniszczyć. Niczym więcej. Jestem tak silna jak ona. Dołączę do ciebie. Przyrzekłam już, że ci pomogę, Shepard. Dokończmy to. Koniec trasy, Morinth. I to mnie nazywają pod... Znajdź pokój w objęciach bogini. Jestem gotowa stąd wyjść i wrócić do swojego życia. Ty też jesteś już gotów? Chcesz porozmawiać o tym, co się stało? Shepard, co twoim zdaniem powiem? Co mogę powiedzieć? Właśnie zabiłam swoją najodważniejszą i najsprytniejszą córkę. Nie ma na to słów. Spróbuję kiedy indziej. Na razie zlituj się nad załamaną starą wojowniczką i pozwól mi odejść. Zaczynamy.